Nazywam się Bartosz Witowski i w tej chwili ja akurat mam przyjemność reprezentować Fundację Kazimierza Wielkiego i nazwa jest tutaj skromnie ukryta na tym banerze. Chciałbym opowiedzieć o polskim śladzie, zaraz powiem co to jest, ale zanim to zrobię, to powiem kogo reprezentuję. Fundacja Kazimierza Wielkiego to jest parę osób, tej grupy stanowią absolwenci toruńskiej socjologii. Podejmujemy różne inicjatywy. Fundacja Kazimierza Wielkiego jest jedną z nich. Polski Ślad jest jednym z naszych tworów. Inne twory, mówili Państwo, przynajmniej ci Państwo, którzy byli w zeszłym roku, powinni się dowiedzieć. To i koledzy z Fundacji Kotłocz z kolei opowiadali o naszych działaniach w dziedzinie monitoringu sądów. Tak? To tak króciutko o nas. A teraz chciałbym powiedzieć o tym, z czym tutaj nas zaproszono. Myślę, że jestem troszkę na zastępstwo. Na początek opowiem taką anegdotkę. Kiedyś miałem przyjemność pracować w różnych takich instytucjach zajmujących się komercjalizacją wiedzy, współpracy nauki z biznesem. Bardzo fajne sprawy. I miałem okazję słuchać opowieści człowieka z firmy Motorola, amerykańskiego producenta telefonów, ale to jest generalnie firma, która się zajmuje wysokimi technologiami. Ten człowiek między innymi zakładał w Polsce pierwsze centrum takie rozwojowe Motorola. On był z pochodzenia Polakiem, w latach 80. tutaj przebywał. Wiedział dobrze, że w Polsce Motorola, amerykańskie firmy mogą znaleźć świetnych specjalistów. Co prawda, nie mamy jeszcze informatyków, ale na przykład mamy świetnych matematyków. A matematyków przerobić na informatyków to żaden problem. Więc namawiał swoje kierownictwo, żeby tutaj właśnie zainwestowali, kiedy już się pojawiły możliwości. Kiedy się pojawiły możliwości w latach 90., to on namawiał swojego dyrektora, zainwestuj do Centrum Nowoczesnych Technologii, gdzie programiści lokalni będą dla nas pracować, spójrzmy w Polsce. No mówi, może faktycznie ta Polska to jest fajny kraj, ale wiesz co, ja tu mam propozycję z Rumunii i oni dają nam nie tylko właśnie jakichś takich świetnych ludzi, ale również zwolnienia podatkowe. Zrób coś z tym. No i mówi, że on wrócił do Polski, tutaj rozmawiał z ludźmi. W Polsce była taka instytucja jak strefa ekonomiczna, czyli w obszarach, gdzie jest bardzo duże bezrobocie, powoływały się strefy ekonomiczne i firmy, które tam inwestowały, były zwolnione z podatków. No super, tylko że na terenach, gdzie jest bardzo duże bezrobocie, jest również bardzo mało dobrych matematyków. A my byśmy chcieli na przykład Centrum Nowoczesnej Technologii zrobić w Krakowie. W Krakowie dużego bezrobocia strukturalnego nie było, warunków na powstanie strefy ekonomicznej nie było. I co mówi do prelegent, do słuchaczy w Polsce? On mówi coś takiego. Więc wtedy musieliśmy po prostu zmienić reguły gry. Tak właśnie myśli duża firma, jak szuka miejsca, gdzie może zainwestować. Bierze pod uwagę nie tylko to, jakie warunki tam są, ale też jakie warunki może stworzyć. Między innymi dlatego powstał Polski Ślad. Myślą o tym, żeby troszkę wyrównać warunki, można powiedzieć. Tak? Sukces firmy zależy od bardzo różnych czynników. Część z nich to są, powiedzmy, takie czynniki wewnętrzne, a część z nich to są czynniki zewnętrzne. Te właśnie na przykład reguły gry, czyli prawo, system podatkowy i tak dalej, i tak dalej. Niektóre firmy mają, że tak powiem, większe możliwości wpływania na te reguły gry. Motorola jest świetnym przykładem. Jest to po prostu duża korporacja, ma ten know-how wchodzenia na nowe rynki, ma przede wszystkim dużą siłę ekonomiczną i jest w stanie w różny sposób zmotywować decydentów do tego, żeby te reguły gry zmienić. Problem z przedsiębiorcami w krajach rozwijających się jest to, że jeśli to są lokalni przedsiębiorcy, to bardzo często są to jeszcze bardzo słabe ekonomicznie podmioty. Również takie, które nie mają zbyt dużego know-howu, nie zbyt dużego doświadczenia. Więc można kooperować oczywiście, prawda? Ta kooperacja jest oczywiście trudna, dlatego że mamy do czynienia z wieloma podmiotami, które mają swoje własne interesy. Nie należy oczekiwać od przedsiębiorców, że będą myśleli o interesach innych. To nie jest rola przedsiębiorcy. Więc problem polega na tym, że te działania mogą być ze sobą sprzeczne. Trudno jest przedsiębiorcom drobnym, bez takiego know-howu, dobrej kooperacji współpracować. Ale są pewne rzeczy, które nas, naszych przedsiębiorców łączą. I chcieliśmy na to zwrócić uwagę, chcieliśmy na bazie tego zbudować pewien kapitał. To, co łączy większość firm działających w Polsce, rodzimych firm, to po pierwsze obszar działania, po drugie własność kapitałowa, która należy do Polaków, to miejsce, w którym oni funkcjonują, nawet jako osoby. Tak? Te firmy również płacą tutaj na miejscu podatki,
z których są otrzymywane różne instytucje, co świadczą usługi, są przede wszystkim wyrównywane szanse dla mieszkańców Polski. Ważną cechą polskich firm jest też to, że firma oczywiście nie musi inwestować, nie musi produkować w swoim kraju pochodzenia, ale z reguły jest tak, że większa szansa jest, że zainwestuje właśnie w tym kraju, który dobrze zna, który jest bliżej, więc na pewno też ważne jest to, że polskie firmy są źródłem zatrudnienia dla nas, są źródłem wzrostu naszego PKP i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co jest ważne dla nas tutaj w tym momencie, to na co chcemy zwrócić uwagę, nie jest oczywiście jedynym elementem całej układanki, prawda? Rozmawialiśmy tu o różnych innych. Natomiast my zwracamy na jedną ważną rzecz uwagę. Na to, że kiedy kupujemy od polskich firm, kiedy wydajemy pieniądze w polskich firmach należących do polskiego kapitału, można powiedzieć, że zostawiamy taki polski ślad w polskiej gospodarce. On się przekłada na warunki naszego życia pośrednio. I dlatego postanowiliśmy sobie za cel, nie wiem czy ambitny, czy może nieambitny, spróbować wymyślić instrumenty, które mogłyby zwiększyć szanse na to, aby w Polsce wystąpiło zjawisko patriotyzmu konsumenckiego, mody na polskie produkty, mody na polskie firmy. Dlaczego jest to zadanie ambitne? No, sami sobie Państwo zdają sprawę z tego, że wiele polskich firm specjalnie wybiera nazwy brzmiące zagranicznie, ponieważ się zagraniczne produkty nam kojarzą z lepszą jakością i tak dalej. Nie chcą tego ujawniać. Z różnych względów w niektórych obszarach też można powiedzieć, że polscy przedsiębiorcy nie zasłużyli sobie też na wielki szacunek. Między innymi to są właśnie te przykłady, o których panowie mówili. To jest przykre, że wstawiamy za wzór współpracy z pracownikami, ze związkami firmę szwedzką, czy zależną od Szwedów, a za taki przykład negatywny mamy firmę polską. No to nie jest reguła, tak? IKEA jest wyjątkową firmą. I akurat pod względem traktowania związków być może wypada dobrze, natomiast wypada źle pod innym względem. Ale to za tym za chwilkę. Wiecie Państwo, co łączy firmę Lidl i firmę Chrysler? Zobaczcie, Państwo znają firmę Chrysler może? To Lidl to rozumiem, że Państwo znają. Ale dostały polską markę. Ale Chrysler w Łodzi to może być jeszcze trochę znane, dlatego że Chrysler to jest jeden z ważniejszych konkurentów Atlasa. To jest producent... To jest producent materiałów budowlanych, przede wszystkim właśnie cement, kleje i tak dalej. Krótko mówiąc, konkurent Atlasa. Co łączy te firmy? Te dwie firmy, Lidl i Chrysler. To są firmy niemieckie. I to są obie firmy, które mają godło Polski, teraz Polska. Ich produkty są oznaczone tym godłem. To jest coś, co już nie tylko powoduje w nas... Teraz mówimy o takich pozytywnych rzeczach, co chcielibyśmy wykorzystać, jakie dobre rzeczy chcielibyśmy, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę. To, co przed chwilą powiedziałem, jest coś, co nas motywuje ze względu na wkurzenie po prostu. Zwyczajnie po prostu zdenerwowanie tym, że kapitał, jakim niewielki kapitał, tylko patriotyzmu konsumenckiego, tak jest trwoniony właśnie w ten sposób, że na przykład godło, które się kojarzy Polakom z dobrą polską marką, może być przyznane firmie zagranicznej. Z drugiej strony mamy marki, które nam się kojarzą jako właśnie dobra polska marka. Coś, co my, z czego jesteśmy dumni jako Polacy, że to jest coś, co byśmy chętnie na przykład pokazali komuś za granicą, na przykład Tasie Mleczko, prawda? Jest coś, z czego jesteśmy dumni. To jest wyjątkowe, to jest polskie i jednocześnie naprawdę chętnie byśmy pokazali za granicą. Problem w tym, że Wedel nie jest firmą polską. Znaczy nie jest firmą po prostu w rękach polskich, tak? Więc zaczyna mu się robić troszkę skomplikowane, tak? Z jednej strony polskie firmy używają nazw zagranicznych brzmiących, z drugiej strony firmy zagraniczne używają nas polskich albo właśnie tych marek polskich. Dlatego powstał Polski Ślad. Polski Ślad jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym.
Jest to znak, którego może używać każda firma, która podpisze z Fundacją Kazimierza Wielkiego umowę. Umowa nie wiąże się ze firmą z żadnymi kosztami. Warunkiem, żeby móc podpisać tę umowę i móc korzystać z znaku Polski Ślad, są dwie rzeczy. Firma musi mieć większość kapitału musi być w rękach polskich, obywateli Polski, a drugi warunek, firma nie może unikać płacenia podatków w Polsce. Czyli staramy się tym znakiem wskazać firmy, których kupowanie, których używanie usług zostawia ślad w polskiej gospodarce, tak? Jest szereg rzeczy, na które można by zwrócić uwagę, tak? Właśnie między innymi, jak firma traktuje pracowników, jaka jest jakość tych produktów i tak dalej, i tak dalej. Jednak na tą chwilę chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestię własności kapitałowej, na kwestię nie unikania płacenia podatków w kraju, dzięki któremu ta firma się w ogóle mogła rozwinąć, z których pracowników korzysta, i tak dalej, i tak dalej. Więc takiej solidarności wewnątrz naszego społeczeństwa. W tej chwili do programu przystąpiło ponad 70 firm, ponad dwa razy więcej czeka w kolejce. Tak jak mówiłem, używanie tego znaku jest nieodpłatne i może być znak również na dane, jakby certyfikowane może być produkt. Liczymy na to, że obecność tego znaku w przestrzeni publicznej po prostu będzie zmieniała, kształtowała postawy, a na bazie tego będzie mogło się stworzyć grupa interesu z jednej strony przedsiębiorców wiążących się z, identyfikujących się z Polską, a z drugiej strony grupa świadomych konsumentów, którzy z większą uwagę będą zwracali uwagę na to, między innymi właśnie, czy nasze państwo stwarza dobre warunki naszym przedsiębiorcom, czy jest tak, że właśnie przedsiębiorca zagraniczny może zmieniać łatwo reguły gry i może na tym korzystać, że jest zagraniczny, bo często jest tak, że są preferowani niestety, i czy te podatki, do których zachęcamy przedsiębiorców, są w Polsce racjonalnie wykorzystywane. Tylko mówiąc, chcemy dzięki obecności tego znaku w przestrzeni publicznej budować świadomy nie tylko konsumeryzm, ale również świadome postawy w stosunku do rządzących, żeby te podatki, do których zachęcamy do płacenia, były dobrze wykorzystywane. Bardzo, bardzo dziękuję za ten czas, bo wiem, że jest bardzo cenny. Tutaj zostawiłem ulotki na temat Polskiego Śladu, jak również naklejki. Jeżeli ktoś chciałby ten znak reklamować, to bardzo zachęcam. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej polskiślad.pl, również pisane po polsku. Polski Ślad, nie tylko ślad.pl. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. W takim wspaniałym miejscu naprawdę z to wielki zaszczyt mogę o tym opowiedzieć. Dziękuję Państwu. Dzięki. Tylko dwa słowa, że nasze poparcie dla idei Polskiego Śladu przejawia się nie tylko w zaproszeniu animatorów tej inicjatywy tutaj, ale także w tym, że studio graficzne kooperacja.org, którego tutaj logo dziś powinno być widać, które jest prowadzone przez nasze stowarzyszenie Oriające Nowego Obywatela. To studio graficzne również przystąpiło do programu. Sympatyzujemy z... Zrobiło taką prezentację, owszem. Więc zachęcamy także ekipa Tomińska na łamach Obywatela w dwóch odcinkach opublikowała bardzo dobry tekst o patriotyzmie ekonomicznym.